jeszcze wino. Kończymy? Kończymy. To znaczy, no... I potem zapraszamy, ale też ale ty zostać. Nie, ty nie kończysz, tylko my zapraszamy potem do poezji jeszcze. To coś na finał dynamicznego musielibyśmy. A ty nie lękaj się poezji, poeci, proszę zawsze przygotować się. Tak, poeci się przygotowują. Do czytania. Którzy poeci? Adriana Jarosz. Obecni. Agnieszka obecni. Ale to jest więcej poetów. No to wszystkie poeci. Ja znam ciebie, tylko z imienia i nazwiska. No, wszystkich poetów zapraszamy. Dzieli się na to jest piosenka, która opisuje wasze moje szczęście. Tytuł jest Moje szczęście, bo zawsze tak się składa, że jak mam grać koncert, to albo złamię paznokieć w palcu tutaj i potem gram tak sobie jednym palcem, albo tak jak dzisiaj potrafię zachorować i gardło mam chore, więc nie mogę różnych treli wykonywać. Chociaż adrenalina zrobiła swoje i jakoś to dajemy radę. Tytuł jest pieśń oczywiście Moje szczęście, bo o nim będzie właśnie mowa. Obok mnie szczęście przechodziło, nigdy takiego nie widziałem. Raz uśmiechało się, raz krzywiło, takie sobie ni duże, ni małe. Patrzyło na mnie dość zachęcająco. Można powiedzieć, że nawet ciut mi zdrzyło. Zrobiło mi się strasznie gorąco. Nigdy szczęście tak blisko nie było. Już chciałem ręką machnąć na nie, niech idzie dalej z Panem Bogiem. Gdy pomyślałem sobie nagle, że wykorzystać je mogę, oj mogę. Zwróciłem się do niego śmiało, by nie skąpiło mi niczego i żeby mi podarowało to, co ma najlepszego. Zatrzymało się i uśmiechnęło, choć ni pół słowa nie wyrzekło. Szybko się jednak odwróciło i coś ju w nogach uciekło. Oj, uciekło. Oj, szczęście, szczęście, ale to szczęście, jakie to szczęście, a niech to szlak.